Spróbujemy wspólnie odtworzyć schemat lub opis. Posłużymy się schematem, ale oczywiście później można to przełożyć na słowa. Próbki, która była wyzwaniem błyskawicznym z tego tygodnia. Co się dzieje z oczkami, żeby w ogóle zdiagnozować, z czym mamy do czynienia, to pierwsza rzecz tak naprawdę, na jaką patrzymy, to to, czy nasza próbka zachowuje równe brzegi. I owszem, zachowuje, a to oznacza, że mamy do czynienia z taką zasadą. Ile oczek narzuconych, tyle oczek w rzędzie zabranych. Jeżeli jest inaczej, to brzegi próbki zaczynają falować, bo w niektórych rzędach dodajemy więcej, a w niektórych rzędach zabieramy mniej. Ale u nas jest równo, więc wiemy, że mamy do czynienia z próbką, gdzie, dlatego się śmiałam, że to troszkę jak sudoku, istnieje bardzo wyraźna zależność. Ile dodanych, tyle zabranych. To zaczynamy. Spróbuję to zrobić jednocześnie tak, żeby było wszystko widać. Wiemy, że mamy 21 oczek. Czyli mamy 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 i 21. Możemy założyć, bo mamy odtworzyć próbkę, że to, co mamy tutaj, to będą oczka brzegowe i to, co mamy tutaj, to będą oczka brzegowe. Tyle wiemy. I teraz błąd, który się pojawia najczęściej, kiedy usiłujemy odtworzyć coś ze zdjęcia. Usiłujemy patrzeć na naszą próbkę rzędami. To nie jest najlepszy sposób. Dlaczego? Ponieważ kiedy robimy dwa razem i trzy razem, to one się, tak się wydaje, że są niżej lub wyżej niż rzeczywiście są. Podobnie z narzutami. Więc warto zacząć troszeczkę inaczej. Policzyć narzuty. No to policzmy. Zobaczcie, co mamy tutaj. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziur. Po drugiej stronie też osiem. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć dziur, po drugiej też sześć. Tu ewidentnie widać, że mamy trzy razem z oczkiem centralnym na wierzchu i te trzy razem musi być w takim razie obudowane dwoma narzutami, bo inaczej nie zgadzałaby nam się liczba. Między jedną linią, a raczej skosem narzutów, a drugim mamy dwa razem i poniżej też dwa razem. To spróbujmy to narysować. Zacznę od tego trzy razem. Na razie zauważcie, że to jest symetrycznie, więc muszę mieć te trzy razem w takim miejscu, w którym jest środek. No to sobie liczę. Dwa oczka, dwa oczka, dwa, 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 pomyliłam się oczywiście, więc robię to w ten sposób. To jest środkowe oczko. I tu musi być moje trzy razem. To ja je sobie gdzieś narysuję. Na razie nie zastanawiam się za bardzo, gdzie. I od razu domalowuję narzuty dookoła. Powiedzmy, że to jest moje dolne trzy razem, czyli wiem, że narzutów później w dół musi być sześć. I teraz uwaga. Ja na razie namaluję to bez lewych oczek, tych w rzędach parzystych. Czyli tylko to, co widzę po prawej stronie. 2, 4, 6, 2. To są te, które są w środku. Widzę, że tu mam dwa razem. Mamy, mamy. I wiem, że następne jest oddzielone od tych środkowych narzutów. Następny narzut też dwa razem. To maluję od razu w parach. Narzut,
i dwa razem. Ma być ich 8. 2, 4, 6, 7, 8. Tutaj narzuty ułożą się w ten sposób. A tu oczywiście mam 3 razem. 2, 4, 6, 8. Tym sposobem mam początek. Czyli tak naprawdę główną część. Zauważcie, że nie sprawdzam żadnych rzędów. W ogóle. Liczę tylko dziury i wiem, że tam, gdzie mam narzut, to muszę mieć automatycznie dwa razem, bo moja próbka się nie rozszerza, ani nie usiłuje się zrobić węższa. To teraz spójrzmy na to, co się dzieje z lewymi oczkami. I tutaj będzie to wymagało przyjrzenia się dosyć dokładnie. Spróbujemy zatem spojrzeć na to nieco dokładniej i zobaczcie, gdzie jest najłatwiej wyłapać miejsce, które nam pozwoli te lewe oczka poukładać sobie względem naszych dwa razem i narzutów. Najłatwiej jest tak naprawdę na dole. Mamy, to już są lewe oczka. Oznacza to, że od lewych oczek do dwa razem mam raz, dwa, trzy oczka. Takie miejsce, żeby nam coś takiego wyszło, jest tylko tu. Raz, dwa, trzy, lewe, lewe, lewe. Po lewej stronie też później były trzy oczka zrobione tak, żeby wyszły nam lewe, a powyżej jest tylko jedno lewe. Mam oczka lewe, te dolne. Zauważcie, że okazuje się, że to, co się dzieje z oczkami tutaj, one się zaczynają w tym samym rzędzie. To był bardzo częsty błąd, który był popełniany, że według Was w próbce oczka lewe zaczynały się później i wszystko było popchnięte do góry. Skąd taki błąd? On się mógł pojawić z dwóch powodów. Po pierwsze, mój sposób nabierania oczek jest taki, że ja robię tylko pętelki i na nich od razu powstaje prawe oczko. Czyli to prawe, które widać tutaj takie malutkie, malutkie, a na zdjęciu mogło go nie być widać, jest już zrobionym rzędem po prawej stronie robótki. Następne to jest już rząd, który jest zrobiony po lewej stronie. Ale to nie zabierało Wam punktu w żadnym wypadku, jeżeli ktoś te lewe oczka usiłował przełożyć inaczej i zaczynać od lewej strony, bo tak Wam wyszło patrząc, bo ciężko było zobaczyć to jedno oczko na próbce przypiętej szpilkami. Ale tak naprawdę trzeba pamiętać, że co powoduje lewe oczko? Lewe oczko powoduje, że zmienia się oczko prawe, które było niżej. Czyli ja wezmę coś cieńszego. Zobaczcie, co było. To było oczko prawe. To było oczko prawe, które było zrobione. A to, że powstało łuczek od oczka lewego, to on powstał dopiero w następnym rzędzie. Tutaj też. To miałam na drucie i jak zrobiłam oczko lewe w kolejnym rzędzie, to powstał mi drugi łuczek. Oczka lewe, które są we wzorach i mamy je sobie dośpiewać ze zdjęcia, trzeba się zawsze zastanowić, w którym momencie i na jakim oczku ten łuczek powstał. Czyli powodują troszeczkę zamieszania. No to teraz spójrzmy na to, co mamy tutaj. Bo tu też pojawiają się oczka lewe. Na pewno mamy tutaj oczko prawe, które oprócz oczka, bo to jest oczko brzegowe, którego w zasadzie nie widać, ale ono jest. Tu mamy ładny łańcuszek. To jest całe oczko prawe, cała kolumienka, a później mamy lewe 1, lewe 2 i lewe 3, bo te łuczki doskonale widzimy. Ale teraz, jak je ułożyć wobec tego, co mamy tutaj? Najprościej, tam gdzie jest 3 oczka, policzyć, że mamy 1, 2, 3, 4, a później już był narzut. Czyli ten ostatni narzut. Czyli na naszym schemacie mamy
raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, prawe oczko, brzegowe oczko i wszystko się zgadza. W kolejnym rzędzie po lewej stronie te oczka zostały przerobione na prawo, więc po lewej stronie też nam wyszły. Tu były dwa powtórzone po lewej stronie, tu był jeden. Cztery oczka odstępu i robimy to samo po drugiej stronie. To są oczka brzegowe. Między brzegowymi a lewymi mamy oczko prawe. Teraz gdzie to zakończyć? Już Wam powiedziałam, że zanim zaczęłam robić wzór, to zrobiłam dwa rzędy prawych. Czyli to jest początek. Tu się zaczął wzór i teraz patrzymy. Tutaj mam kolejne dwa rzędy prawych. Jeden jest zrobiony, to widać nawet na narzutach, i lewe, a później oczka były już zamykane. I teraz, już nieważne ile jest oczek od prawej, od końca schematu samego do góry, jak one były zamykane i jak nabierane. Równie dobrze można było sobie darować te rozbiegowe rzędy i rozpisać sam wzorek, ale teraz spójrzcie, co się stało tutaj, a raczej jakie były najczęstsze błędy. Właśnie ten taki trik lewych oczek, że one się wydają, że są niżej, bo powstają dzięki takiemu przełożeniu prawego oczka w specjalny sposób i zrobieniu z niego pierwszego żeberka, oznacza, że mamy tutaj te lewe oczka bardzo często przesunięte w dół. Nie, one były zaczynane normalnie na poziomie dokładnie takim samym jak narzuty. Druga rzecz. Pojawiał się błąd, który mówił, że środkowe narzuty, te węższe, są robione w pierwszym rzędzie, a podwójny taki narzut, jeden obok drugiego, pojawia się dopiero w drugim, czyli że tego nie ma. Nie, bo jak się przyjrzymy, to zobaczymy, że pierwsze dwie dziurki są dokładnie na tym samym poziomie. Kolejna rzecz, która się pojawiała, to ilość narzutów w tych skośnych liniach. Ona się troszeczkę różniła. Powinno być 8, 6, 8, 6, a pojawiało się 9, pojawiało się tutaj 5, czyli gdzieś uciekały nam same narzuty. I oczywiście to, co chyba było najtrudniejsze, to wyłapanie, gdzie umieścić te lewe oczka tu. I znowu, one zazwyczaj były przesuwane w górę albo w dół i różniła się liczba oczek między ostatnim narzutem, najwyższym, a pierwszym lewym oczkiem, czy kolejnym lewym oczkiem po tej stronie. To nie było bardzo łatwe zadanie, chociaż ułatwieniem było to, że nie było zastosowanych jakichś specjalnie trudnych sekwencji oczek. Było dwa razem, trzy razem narzut i lewe oczka. Wielkie gratulacje dla tych, którzy mają trzy punkty, a jest takich osób sporo. Oczywiście ten wzorek trzeba by było teraz jeszcze rozrysować, uwzględniając rzędy parzyste, czyli rysując rząd, a potem po drugiej stronie zaznaczając, że robimy wszystkie oczka lewe, brzegowe traktujemy jako brzegowe, a nad oczkami lewymi, tworzącymi te malutkie wzorki, robimy tutaj trzy oczka prawe, tu jedno oczko prawe. Ale wielkie brawa dla osób, które napisały w swoich wzorach takie bardzo mądre sformułowanie. Po lewej stronie robótki oczka, oprócz oczek brzegowych, przerabiamy tak, jak schodzą z drutu, a narzuty przerabiamy na lewo. Bo jednym zdaniem załatwiły wszystkie rzędy parzyste. Bo to prawda, narzuty przerabiamy na lewo, wszystkie oczka, które po lewej stronie są lewe, robimy na lewo, a te, które po lewej stronie są prawe, robimy na prawo. I to wystarczyło. Kilka osób zastosowało taki zwrot. Gigantyczne brawa dla nich. Gigantyczne brawa też dla Was wszystkich, którzy podjęliście takie zadanie. Obiecuję, że nie ostatnie, że stopień trudności będzie rósł. I od razu powiem, po co to robimy. Bo bardzo często podoba nam się sweterek albo szalik na zdjęciu.
I bardzo często okazuje się, że wzór jest w miarę prosty do rozszyfrowania, tylko trzeba na spokojnie popatrzeć. Z tego wzoru wiecie dwie najważniejsze rzeczy, że trzeba liczyć rzeczy charakterystyczne, na przykład dziury od narzutów, a resztę dopasowywać właśnie do tych charakterystycznych rzeczy. I druga kwestia, nie próbować patrzeć na wzorek rzędami, bo na przykład te pojawiające się lewe oczka powodują, że zaczynamy się mylić. Dziękuję jeszcze raz wszystkim, którzy wzięli udział w tym wyzwaniu. Gratuluję jeszcze raz wszystkich punktów. Jeszcze raz zapowiadam, to nie był ostatni raz.